9. Gość poranka. A naszym gościem poranka 7.09 jest dziś Kazimierz Michał Ujazdowski, senator z ramienia Trzeciej Drogi, były minister kultury, dziedzictwa narodowego, prawnik. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Wymieniłem te wszystkie tytuły pana nie bez przypadku, jak pan się domyśla, bo chciałem rozpocząć od tematu, który, no, wokół którego ogniskują się chyba wydarzenia polityczne u progu tego nowego roku, czyli zmiany w mediach publicznych. Czy pan jako były minister kultury i pan jako prawnik, na chwilę zawieszam legitymację partyjną czy sympatie polityczne, czy pan rozumie tę ścieżkę i tę drogę, którą przyjął minister Sienkiewicz przy zmianach w mediach publicznych? Rozumiem, że to jest opcja szybkiego uzdrowienia mediów publicznych i uwolnienia ich od tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, szczególnie ostatnie miesiące, bo to, co działo się w telewizji kontrolowanej przez PiS, było czymś absolutnie nadzwyczajnym na tle historii całej wolnej Polski po 1989 roku. To znaczy, nawet nie chodzi o to, że media były jeszcze kilka tygodni temu stronnicze, no ale one były po prostu narzędziem społecznego podziału i odmawiania opozycji, a z pewnością Platformy Obywatelskiej, statusu partii polskiej. Tak, to znaczy, kwestionowano to, iż istotna część sił politycznych w Polsce jest wierna Rzeczypospolitej. Odmawiano patriotyzmu tej formacji politycznej, a nawet dyskwalifikowano pojedynczych ludzi, przede wszystkim jej liderów, w takim znaczeniu prostym, moralnym. To było absolutnie nadzwyczajne. Więc zakładam, że pan minister Sienkiewicz obrał szybką ścieżkę wyzwolenia z tego stanu rzeczy. Jest takie powiedzenie: po owocach ich poznacie. Z ostateczną oceną tego, iż czy ta forma prawna była poprawna i racjonalna, poczekał dobre kilka miesięcy, bo tak naprawdę ostateczna odpowiedź na to, o co pan redaktor porusza, zależy od tego, czym będą media publiczne za parę miesięcy. Na pewno, panie senatorze, nie usłyszy pan ode mnie pół dobrego słowa na temat informacji i publicystyki, które miały miejsce w ostatnich miesiącach czy latach w mediach publicznych, ale pytam, czy cel uświęca środki? Kwestia przyszłości jest tutaj absolutnie zasadnicza. Jeśli telewizja i radio publiczne będą honorować zasadę pluralizmu i bezstronności i nie będą narzędziem dyskwalifikowania moralnego opozycji, tak jak to było przed jeszcze paru tygodniami, to będziemy mieli do czynienia z przywróceniem do elementarnych funkcji mediów publicznych i to będzie absolutnie kluczowe także dla oceny całego tego przedsięwzięcia, całego tego procesu, który rzeczywiście ma formę radykalną. Dla mnie istotne jest to, raczej co mówi, nie co mówi opozycja, bo Jarosław Kaczyński przeciwko wszelkiej formie zmiany w mediach publicznych uruchomiłby radykalny i agresywny protest, bo jemu zależy na utrzymaniu władzy w partii, którą rządzi, i na zbudowaniu pewnej legendy, która będzie pracować na przyszłość. Więc zakładam, że każda forma przekształcenia spotkałaby się z radykalnym protestem, ale trzeba rzeczywiście brać bardzo pod uwagę te zastrzeżenia i te wnioski, które formułują niektóre organizacje pozarządowe. No, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Ryszard Piotrowski, to nie są, panie senatorze, sympatycy PiSu. Ale ja te głosy biorę bardzo poważnie. Wskazuję na przyszłość jako taki moment, w którym
który będzie decydujący w odniesieniu do oceny całego tego przekształcenia, bo to, nie da się zaprzeczyć, że kluczowe jest to, jaki będzie stan mediów publicznych za parę miesięcy. Czy będą one bezstronne i pluralistyczne? Czy też będą po prostu po raz kolejny narzędziem propagandowym jednej ze stron politycznych, strony rządzącej. Ja zakładam po takich pierwszych wrażeniach z oglądania programów polityczno-publicystycznych, że jest wielka szansa na to, iż media będą miały charakter pluralistyczny i bezstronny. Media publiczne. I oby tak było, natomiast... Natomiast te głosy biorę bardzo poważnie pod uwagę i dobrze, że istnieje taka część opinii publicznej, która jest gotowa do kontrolowania każdej władzy, a nie tylko tej władzy, z którą nie sympatyzuje. Pytanie tylko, kończąc ten wątek, co z tymi głosami zrobić poza potraktowaniem ich poważnie, bo może trzeba było, panie ministrze, rozpocząć od ustawy po prostu. Może potrwałoby trochę dłużej, może proces sanacji byłby nieco rozłożony w czasie, ale byłoby to wszystko po Bożemu. Ale proszę zauważyć, że elementem tej sytuacji jest i to, że po stronie obozu władzy, a mówię przede wszystkim o prezydencie Andrzeju Dudzie, nie było ani ziarna refleksji na temat tego, co się działo w telewizji publicznej, ani znaku, który by świadczył o tym, że prezydent chce powstrzymać tą obrzydliwą i straszną propagandę, która miała miejsce jeszcze kilka tygodni temu, i że ze strony Pałacu Prezydenckiego nie wypływają żadne objawy tego, że jest gotów naprawiać media w sposób ewolucyjny. Żadne. Nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której ktoś poważny po tamtej stronie próbował ograniczyć tą straszliwą propagandę i proponować rozwiązanie o charakterze kompromisowym. Absolutnie nie. Tego nie było. Proszę to przyznać. I mówię przede wszystkim o panu prezydencie, który dziś protestuje przeciwko tym zmianom, natomiast nie miał odwagi ani przeciwstawić się tej antykulturze, temu barbarzyństwu, ani już po przegranej Prawa i Sprawiedliwości nie zaproponował żadnej innej ścieżki. No zobaczymy, czy będzie praca wspólna ponad podziałami albo obok podziałów nad nową ustawą, która uregulowałaby kwestie mediów publicznych nieco szerzej i dłużej niż tylko w wersji doraźnej. Ale zapytam panie senatorze jeszcze trochę szerzej. Czy ten tryb nie jest trochę zaprzeczeniem tego, co Trzecia Droga obiecywała w kampanii, że będzie spokojniej, że będzie bardziej ugodowo, co nie znaczy oczywiście nieskutecznie, ale czy wyborcy Trzeciej Drogi nie oczekiwali trochę jednak innego kursu niż tego szybkiego i radykalnego, o którym pan mówił? Stąd też mówię, zakładam, że efektem przekształceń w mediach publicznych będzie telewizja akceptowana przez wszystkie zasadnicze grupy społeczne, że nikt nie będzie się czuł moralnie dyskwalifikowany, że każdy będzie się mógł identyfikować się z telewizją publiczną. To jest absolutnie kluczowe, czyli jej bezstronność i pluralizm. To jest absolutnie kluczowe z punktu widzenia tego, czy społeczeństwo zaakceptuje te przemiany, a w sposób szczególny, czy ludzie głosujący wyborcy Trzeciej Drogi zaakceptują. Jest to zbyt wcześnie, by formułować sądy w tej sprawie. Natomiast z pewnością naszym zobowiązaniem sił politycznych, polityków tworzących Trzecią Drogę, jest doprowadzenie do tego, by w finale tych przekształceń utworzona była telewizja, czy uformowana była telewizja bezstronna i pluralistyczna, to na pewno. Panie senatorze, trochę szerzej patrząc na ten 24 rok, który nam się rozpoczął, myśli pan, że to znowu będzie rok takich intensywnych kampanii wyborczych, no bo przed nami wybory samorządowe i europejskie, czy jednak pewnego wyciszenia emocji? Czego się możemy spodziewać pana zdaniem?
Trzeba zakładać, że konflikt polityczny nie ustanie, no bo Prawo i Sprawiedliwość jest w pewnym szoku, tak? Jarosław Kaczyński postanowił opanować partię poprzez nowy radykalizm, czy też nową fazę radykalnej narracji, więc to wszystko nie wyparuje, polityka nie będzie spokojna. Ja zwracam uwagę na to, że największym nieszczęściem jest to, iż kwestie centralne, kluczowe dla naszego państwa i przyszłości zeszły trochę na plan dalszy wskutek konfliktu wyborczego, a potem konfliktu po wyborach. No to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, efektywnego zbrojenia, zbudowania silniejszej pozycji w Europie. Ja nie twierdzę, że to nie jest w głowach i w planach polityków, ale jest to gdzieś na dalekim planie debaty publicznej. Tak? Jest takie powiedzenie historyka francuskiego Jacques'a Benville'a, że demokracja ma to do siebie, że zajmuje się sama sobą. Ja mam takie wrażenie właśnie, iż bardzo wiele kluczowych elementów, kluczowych spraw dla naszej przyszłości jest gdzieś poza sferą tego, czym zajmują się media i klasa polityczna. A to są rzeczy absolutnie kluczowe dla naszej przyszłości. Strategia w Unii Europejskiej, jak połączyć gotowość do współpracy, zaufanie do integracji europejskiej z walką o swoje interesy, jak zadbać o bezpieczeństwo w obliczu niekorzystnej zmiany politycznej po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To są kluczowe kwestie, znacznie ważniejsze niż to, na czym jesteśmy skoncentrowani w ostatnich tygodniach. To prawda, nawet ostatnie minuty przynoszą potwierdzenie tego, o czym pan senator mówi. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przestrzega, że działalność polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu. Poderwane zostały bowiem myśliwce F-16 i sojuszniczy tankowiec powietrzny. Wszystko z powodu oczywiście rosyjskiego ataku i kolejnych uderzeń na terytorium Ukrainy. Za bezpieczeństwo w tej chwili w Polsce, oprócz oczywiście generalicji wojskowych, odpowiada nowy minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pan widzi, panie senatorze, u lidera PSL taką gotowość i determinację do tego, by poprowadzić i ten odcinek polskich spraw w dobrą stronę? No bo nie ma co kryć, Kosiniak-Kamysz był znany jako polityk, ale nie akurat w kwestiach militarnych. Ale to jest człowiek o dużym doświadczeniu państwowym, już z doświadczeniem w pracy w rządzie, z umiejętnością koncyliacji, właśnie umiejętnością współpracy z prezydentem, który już przywrócił elementarny spokój i powagę w tym sektorze, a teraz jest po prostu czas na asertywną, systematyczną pracę na to, by Polska się realnie dozbroiła, by nasz potencjał obronny był realnie większy, tak? Stawał się coraz większy, dlatego że wchodzimy w taki czas, w którym bycie w sojuszach zasadnych, koniecznych nie jest przesłanką wystarczającą naszego bezpieczeństwa. Ale Kosiniak-Kamysz, lider, pan premier Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u ma wszelkie kwalifikacje i dobre doświadczenie, by tą kluczową dla polskiej strategii i dla polskiego bezpieczeństwa dziedziną zadbać efektywnie, tak, to z pewnością. I począwszy od tego bardzo istotnego elementu, jakim jest zdolność do współpracy z prezydentem, bo ile konflikt na linii rząd-prezydent w mediach publicznych może być bolesny, mieć złą formę, to konflikt w dziedzinie polityki obrony byłby niezwykle szkodliwy i bardzo dobrze, że szefem resortu obrony jest ktoś, kto przywróci elementarny pokój i zdolność do kooperacji z prezydentem.
to ostatnie pytanie, panie senatorze, o pana inicjatywę, którą zgłaszał pan regularnie i kiedy rządziła Platforma, i kiedy rządził PiS, czyli tak zwany pakiet demokratyczny dający w parlamencie większe prawa i furtki opozycji. Czy to jest jeszcze dzisiaj na stole, czy nowa władza o tym po prostu zapomni, bo nie ma co się dzielić odpowiedzialnością z opozycją? To jest pytanie do marszałka Hołowni. Ja nie kryję, że ja jestem zawiedziony tym, że ten projekt nie został podniesiony szybko, w pierwszej fazie kadencji. Nadal mam nadzieję, że przynajmniej część tych propozycji zostanie wdrożona, ale to jest pytanie przede wszystkim do marszałka Hołowni, czy chce skorzystać z rekomendacji zawartych, z propozycji zawartych w tym projekcie, w projekcie Otwarty Parlamentaryzm, bo on miał taką nazwę w zeszłej kadencji, i z innych propozycji organizacji pozarządowych, ale gdyby było tak, iż ten projekt zostanie całkowicie pominięty, to oceniałbym to negatywnie, dlatego że mamy do czynienia oczywiście z odmianą stylu na lepsze, tak, to bez wątpienia. Polacy doceniają, czy aprobują styl, w jakim marszałek Hołownia prowadzi Sejm Rzeczypospolitej, ale na praktykę polityczną składa się nie tylko styl, ale też dobre instytucje, i gdyby zaniechano modernizacji polskiego parlamentaryzmu, to oceniałbym to negatywnie. To może, panie senatorze, trzeba wysłać dzisiaj SMS-a do Szymona Hołowni noworocznego z życzeniami, prośbą o spotkanie. Rzecz jest absolutnie publiczna. Tu wszystko zostało powiedziane i napisane. I jest bardzo klarowne, więc wystarczą decyzje. Obiecuję zatem zapytać marszałka Hołowni przy najbliższej okazji o tę sprawę. Kazimierz Michał Ujazdowski, senator trzeciej drogi. Dziękuję pięknie, panie ministrze, za spotkanie. Dobrego dnia. 7:09. Gość poranka.